Proszę Państwa, mam absolutnie sensacyjną wiadomość. Chciałbym potwierdzić istnienie elementów, szczątków legendarnego dla nas, dla polskiego lotnictwa samolotu RWD-9. Czemu to jest dla nas tak niesamowita historia? Proszę Państwa, jest rok 32, Żwirko i Wigura wygrywają zawody samolotów turystycznych w Europie, Challenge. I w 34 roku przygotowujemy się jeszcze bardziej do tych zawodów. Wygrywa je znów polska załoga na specjalnie przygotowanym samolocie RWD-9. Przypomnę, załoga Bajan Pokrzywka wygrywa te zawody. Natomiast w tych zawodach uczestniczy kilka samolotów RWD-9, również te pod flagą czeską, ale cała opowieść tutaj została tak naprawdę skrócona, ponieważ chcę Państwu potwierdzić, do tej pory nie wiedzieliśmy, co się stało z tymi samolotami, nie było śladu po nich. W tej chwili możemy absolutnie potwierdzić, istnieje, jest dotykalny ster kierunku tego samolotu, proszę bardzo. RWD-9, widać wyraźnie, jeszcze jest napis i istnieje również łopata śmigła, zachowana łopata śmigła. A teraz cała opowieść. Proszę Państwa, jest ona bardzo skomplikowana. Mianowicie zaczęło się od artykułu w magazynie lotniczym Avion, wydawanym we Francji. Proszę bardzo, i tutaj cóż my widzimy? Widzimy właśnie RWD-9 SPDRA z napisem Śląsk, w którym brała udział w szalanżu polska załoga, i widzimy również właśnie ster kierunku i śmigło. Jak to się stało, że do tego wszystkiego doszło? Otóż ten samolot obsadzony przez polską załogę miał awarię silnika i wylądował na lotnisku w północnej Afryce, skąd już nie opłacało się go przywozić do Polski. Za 35 tysięcy ówczesnych złotych został sprzedany przez Polskę Hiszpanii. I ten samolot, tutaj mamy jego zdjęcie już w barwach hiszpańskich, ten samolot w barwach hiszpańskich, proszę bardzo, nawet koła czy też kokardy hiszpańskie widać pod skrzydłami. Ten samolot w barwach hiszpańskich dotrwał do wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Mamy 36 rok. I ten samolot otrzymał kamuflaż. Kamuflaż taki, jakie wszystkie samoloty Republiki otrzymały. Mianowicie, tak jak tutaj Państwu pokazałem, na sterze kierunku jest to kamuflaż piaskowo-zielony. Ten samolot służył do lotów kurierskich o dużym stopniu tajności pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej a Tuluzą. Przemycano agentów, przemycano materiały, aż do października 1936 roku, kiedy podczas lotu w trudnych warunkach atmosferycznych z Tuluzy do Hiszpanii ten samolot rozbił się w Pirenejach. I stąd właśnie pochodzą jego szczątki. Ten samolot leżał długo, nie wiadomo było, co z nim zrobić. Pilot został aresztowany, był to Francuz na usługach Republiki Hiszpańskiej, ale to jest bardzo długa historia. W każdym razie do dzisiaj w stodole gospodarzy, na terenie którego doszło do tej katastrofy, do tego zdarzenia, przechowywana jest łopata śmigła RWD-9 i ster kierunku RWD-9. Czyli to wszystko, co na stulecie lotnictwa polskiego byśmy chcieli mieć w Polsce. Ja dalszego ciągu nie zapowiadam, ale wrócimy do sprawy zarówno na łamach skrzydła tej Polski, jak i na łamach naszych innych pism. Będziemy się tą sprawą zajmować. Być może, że skończy się tym, że dotrzemy tam i może w jakiejś odległej przyszłości może się okazać, że te na nas absolutnie legendarne artefakty z historii polskiego lotnictwa mogą jeszcze dotrzeć do Polski, do któregoś z naszych muzeów.